Andrzeja, proboszcza tutejszej parafii. Amatorski teatr Butów, rezydujący od teraz w parafii świętego Pawła Apostoła, pomoże Państwu przeżyć nieco inaczej rozważania Drogi Krzyżowej. Dlatego odbędzie się ona w sposób bardziej obrazowy. Drogę Krzyżową przechodzić będzie tylko Pan Jezus z krzyżem, żołnierze i Szymon Cyreneńczyk. Pozostali uczestnicy będą przy swoich stacjach, a kapłani i tłum w ławkach. Do tłumu zapraszamy w dniu dzisiejszym wszystkich wiernych uczestniczących w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Niektórzy z Państwa otrzymali scenariusze, żeby usprawnić przebieg nabożeństwa. Tym krzyczącym tłumem jest każdy z nas. W mniejszym lub większym stopniu buntujemy się przeciw nauce Chrystusa. Więc uświadom sobie, drogi bracie i droga siostro, przy której stacji jesteś teraz, a przy której byłem, byłaś wcześniej. Czy nastąpiła jakaś zmiana? A może utożsamiać się z którąś z postaci wymienionych w trakcie Drogi Krzyżowej? Czy jestem zupełnie poza nimi? Zachęcamy wszystkich także do śpiewu pieśni paschalnej. Szczęść Boże. Setniku, przyprowadź tu Jezusa po ubiczowaniu.
Oto człowiek. Precz nim. Król wasz. Zobaczcie, jak on wygląda. Precz nim. Ukrzyżuj. On nie jest naszym królem. Precz nim. Powinien umrzeć, bo czynił się synem Bożym. Ukrzyżuj go. Króla waszego mam ukrzyżować? To nie jest nasz król. Nie mamy króla, tylko Cezara. I my mamy prawo. A według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił synem Bożym. Ukrzyżuj go. Ja nie znalazłem w nim nic winnego. Wiktorze, podaj wodę. Oceniam, że Nazarejczyk jest niewinny. Umywam ręce i nie znalazłem w nim żadnej winy. To wasza rzecz. Krew nie do nas i na dziś nasze. Ukrzyżuj, na wszystkich. Na wszystkich. Zatem podpisuję wyrok. Weźcie to wy i ukrzyżujcie. Dzięki! Niech zginie ten łot! Zetnij go! Odprowadzić skazańca na Golgotę! Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Pan Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Co tam się dzieje? Podnieście go! Dawaj, proszę! Teraz udaję! Nie udało! Proszę się! Stacja czwarta.
Zachwyj Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Synu, jestem tu, przy Tobie. Synu, co Ci uczynili? Dlaczego Cię tak okrutnie katują? Czemu musisz tyle cierpieć? Matko, to z miłości. Z miłości do Boga i do wszystkich ludzi. To z miłości do każdego. Do każdego z was. Przyjąłem tę mękę i krzyż. Zrobię, co tam się znowu dzieje. Kto to jest? To matka z Kazańca. Zabierzcie ją stąd. Odsuń się, kobieto. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ruszaj, królu. Tak. Hej ty! Ktoś ty? Ja? Jestem Szymon z Cyreny. Wracam z pola i nic złego nie uczyniłem. Chodź tutaj, bo możesz mu nieść krzyż. Ruchy. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, kocham Cię i współczuję Ci. Niewiasto, pomoc Twoja będzie Ci nagrodzona teraz i w wieczności. Odsuń się, kobieto. Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Szczęście, szczęście, skończ się.
Nie płaczcie nade mną! Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Jak można? Żołnierze, co tam się znowu dzieje? Nie przeszkadza się w całym zombie. Co się dzieje z tymi kobietami? Głosza się przez otwór. Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Nie ma już sił! Boże, mój Boże! Czemuż mnie opuścił? Żołnierze, podnieś go! Panie! Jesteśmy już niedaleko. Rusza się, drogę! Drogę! Pokażcie mu, gdzie ma iść! Jak długo mamy jeszcze czekać? Paska się zbliża! Jesteśmy na miejscu! Żołnierze, weźcie od niego krzyż! Cyrenejczyku, jesteś już niepotrzebny! Możesz odejść! Cyrenejczyku, pomoc twoja nigdy nie będzie zapomniana! Żołnierze, przytrzymajcie go i weźcie od niego szatę! Bluźnierca, mianował się Synem Bożym, a patrzcie, jaki teraz słaby! Zobaczymy, czy teraz będzie się bawić.
jako złoczyńca. Miał pouczać Sanhedry. Zobaczcie teraz, jaki z niego wielki władca. Tabliczka. Dobrze powiedziałeś, setniku. Niech każdy przeczyta jego winę. Oto Bóg, król żydowski. Nie mamy całego dnia. Mówiliśmy Piłatowi, żeby nie pisał król żydowski, tylko że się sam takim nazwał. Ale trudno. Podnieś go. Sanhedry. To jest miejsce każdego zdrajcy. Ojcze. Ojcze. Ewart. Nie wiedzą, co czynią. Konina jest cała tkana, więc nie rozdzierajmy jej, tylko rzućmy o nią losy. Ha! Szóstka! Wygrałem! Los przydzieli mi Izaka Nazarejczyka. Witaj Jezusie, synu Dawida. Bądź pozdrowiony! Stojąca pod tym złoczyńcą. To matka jego, tak go wychowała. Przewodniku, pokaż cud. Obok niego? To pewnie Jan, jego uczeń.
matko. I tu jesteś. Cicho, cicho, na zarytę coś mówisz. Niewiasto. Oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Eli, Eli, Lema, Abachani. Eliasza wzywa. Zobaczymy, czy przyjdzie go wybawić. Pragnę. Kazjuszu, namocz gąbkę odstępki, podaj skaneńcowi. Rozkaz. Mówił, że zaufał Bogu. Niechże teraz go wybawi. Przyjdzie tu, a uwierzymy w niego. Wykonałam się. Ojcze, twoje ręce powierzam ducha mojego. Zezwolił wziąć ciało z krzyża, żeby nie wisiało w szabach. Wobec tego żołnierze, sprawcie, czy skazaniec skonał. Longinusie, weź włócznie i przebij mu bok. Trącone. Ukrzyżowany nie żyje. Żołnierze, zdejmijcie go z krzyża.
synu! Co oni ci zrobili? Dlaczego? Tutaj. Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Ej wy! Odsuńcie się! Do skazu Piłata zostawimy tu wartę! Już! Precz! Żołnierze! Chodźcie na wartę! Cię przebija.
Moi drodzy, dobiega końca kolejna droga krzyżowa. Droga, w której rozważamy szczególne tajemnice miłości Pana Boga względem nas. Teraz mieliśmy okazję dzięki amatorskiemu teatrowi Kultus przeżyć tę drogę krzyżową w duchu inscenizacji. Moi drodzy, czy słyszymy rozważania? Czy widzimy inscenizację? Ona mówi o tej samej tajemnicy. Tajemnicy miłości Boga względem człowieka. Zapewne dzisiaj wielu z nas, spoglądając na prawie że realne oblicze tego, co się wydarzyło, odebrało głębiej tę tajemnicę cierpienia Pana Boga. Dziękuję bardzo całemu zespołowi Teatru Kultus na czele z panem Zygmuntem Legunem i panem Markiem Urbanem, wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej inscenizacji Drogi Krzyżowej. Dziękuję wam serdecznie za obecność, za wspólnotę. Moi drodzy, ofiary, które są składane na tacy teraz są przeznaczone na kwiaty do grobu Pańskiego podczas świąt Wielkiej Nocy. Teraz można spocząć.